Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Duchy wybrane Ismani. Duchy wybrane Ismani dziś w Polsce przeżywają swoje ziemskie istnienie rozumowo, w ograniczonym świecie czasem i przestrzenią. Nie słuchają swojego wnętrza, tylko kształcą umysł, a to droga do zatracenia ducha. Wszystko, co duch przeżyje, nikt duchowi tego nie zabierze, tak jak można gęsto materialne rzeczy zabrać, ukraść lub ulegną zniszczeniu, to, co odczujecie i przeżyjecie, jest tylko w duchu. Waszych przeżyć nikt wam nie odbierze. Pozostaną w pamięci duchowej. Naród wybrany, szczególnie przygotowany duchowo i specjalnie obdarzony wieloma darami przez Pana, aby każdy duch mógł doskonale odczuwać i przeżywać wszystko wzmocnione i z uczuciem. To duchy wybrane, Ismani, którzy zeszli na ziemię, aby wiernie służyć Panu tu, w gęstej materii. 300 000 duchów tu w Polsce, w kraju wybranym. Wybrane duchy żyjące zawsze w prawach Pana. Tu na ziemi rozum ich zaślepił i błądzą w rozumowych rozważaniach, w bardzo cielesnych doznaniach. Najniższe rozumowe żądze, pieniądze i majątki oraz cielesne rozumowe pożądania. Co się z wami i z manami stało? Gdzie wasze odczuwanie i logiczne myślenie? Tu, w tym świecie gęsto materialnym, zapomnieliście, jak żyć w prawach. Zapomnieliście, jak odczuwać. Musicie się obudzić, by natychmiast służyć Panu. Ci wszyscy, którzy zawiedli, a byli blisko, muszą się obudzić koniecznie, ponieważ po to przyszli na ziemię, choć dziś zawiedli. Żywioły już wam przypominają o waszej przysiędze i waszej lojalności do Pana. Szukacie dnia wczorajszego, a musicie być dzisiejsi. Dzień wczorajszy się skończył. Jesteśmy tu i teraz. Przeszłość już była. Trzeba wyciągnąć wnioski i być dzisiejszym. Wzywam was, obudźcie się już czas, by przy boku Jezusa Chrystusa tu na ziemi budować królestwo tysiącletnie. Już czas pomagać tym, co pozostaną po wydarzeniach. Uczyć ich życia w prawach Pana i duchowego rozwoju. To, co sami odczujecie, to, co sami przeżyjecie, da wam najlepszą wiedzę, bogatą w doświadczenia waszego życia ziemskiego. To najlepsza szkoła. Szkoła życia i wiary z przekonania. Ciągle prosicie Pana o wszystko, zamiast ciągle dziękować za wszystko. Dlatego ciągle wam wszystkiego mało, gdyż nie doceniacie tego, co otrzymaliście do tej pory. Wszystkie dary, jakie otrzymaliście od Pana, narzędzia do pracy duchowej, odstawiliście do lamusa, a zajmujecie się jak szczury gonitwą za pieniędzmi i dobrami materialnymi, które powodują tylko zatracenie człowieczeństwa na ziemi. To płytkie, rozumowe żądze. Coraz więcej duchów Ismanów przymuszanych przez światło kontaktuje się i zaczynają swój indywidualny rozwój duchowy, rozpoczynając od siebie i najbliższej rodziny ziemskiej. Zaczynają swoją drogę do prawdy. Czasami trzeba kogoś odrzucić, aby on sam zrozumiał i odczuł, jak źle jest bez energii i bez energetycznego wsparcia. Jak źle jest, gdy duch oblepiony jest ciemnymi energiami. Jak ciężko dźwigać te czyjeś ciemne energie. Jak to wszystko ciąży duchowi. Potrzebny jest ten akt upadku, aby się pozbierał, otrzepał z tych ciemności i rozpoczął od nowa swoją drogę budować ku światłu. Każdy Isman przygotowany duchowo do ostatecznej walki z ciemnościami na ziemi, bo tą walkę wygrywa zawsze światło.